Stadion kojarzy się przede wszystkim z areną sportowych zmagań, a także nieco rzadziej z koncertami czy festiwalami muzycznymi. Nowoczesny stadion może być jednak miejscem otwartym na zupełnie inne wydarzenia, takie jak wystawy, spotkania biznesowe, targi czy konferencje. Można tu zorganizować każde wydarzenie, od niewielkiego, kilkunastoosobowego spotkania, aż po wydarzenia na ponad 22 tysiące osób. Jedną z najczęściej wykorzystywanych przestrzeni jest strefa VIP o powierzchni 1300 m2, na której odbywają się m.in. targi czy konferencje. Przestrzeń ta daje możliwość na przeprowadzenie spotkania na 400 osób w ustawieniu konferencyjnym. Atutem tego poziomu jest możliwość dowolnej aranżacji przestrzeni, dostosowanej do liczby uczestników i rodzaju spotkania, a także niepowtarzalny widok na trybuny i murale. Poziom VIP jest bardzo chętnie wykorzystywany również do organizacji wydarzeń targowych. Z punktu widzenia organizatora, stadion posiada bardzo wygodny podjazd bezpośrednio pod szerokie drzwi, bez progów, co ułatwia proces montażu i demontażu stoisk, a także niezbędnego wyposażenia. Przestrzeń konferencyjna musi posiadać też odpowiednie zaplecze i udogodnienia, niezbędne przy organizowaniu spotkań czy wykładów na kilkaset osób. Sala jest klimatyzowana i wyposażona w nowoczesny system multimedialny. W celu podniesienia komfortu uczestników wzdłuż sali ustawiane są 65-calowe telewizory, na których wyświetlany jest obraz z rzutnika bądź kamery. Targi na stadionie goszczą od kilku lat. Ich organizacja to spore logistyczne przedsięwzięcie, dlatego wszystko musi być dokładnie zaplanowane. Przestrzenie, jakimi dysponuje stadion, pozwalają na zorganizowanie wydarzenia na naprawdę dużą skalę. Na przykład targi branży spożywczej, które gromadzą setki wystawców, a także tysiące gości, odbywają się na zadaszonym parkingu. Wbrew pozorom parking jest bardzo dobrym miejscem, ponieważ jest dużym przestrzennym pomieszczeniem podzielonym na dwie części, dzięki której można uzyskać bardzo dobry efekt samego handlowania, ponieważ można wyznaczyć alejki, którymi można się poruszać, można wyznaczyć specjalne strefy, gdzie można podzielić samą imprezę targową. W związku z tym wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych obiektów tego typu w Białymstoku. Jest to taka lokalizacja, w której możemy zorganizować targi dla ponad 130 wystawców. Jest też duży parking, który jest potrzebny i dla wystawców, i dla osób odwiedzających. Także to jest doskonała lokalizacja i doskonała przestrzeń do takiego typu rozwiązań. Stadion to obecnie obiekt wielofunkcyjny. Przede wszystkim jest to nowoczesna przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna. Choć kojarzy się z meczami piłki nożnej, jest miejscem, które coraz częściej odwiedzają osoby zupełnie niezwiązane z piłką, które zieloną murawę i trybuny po raz pierwszy oglądają przy okazji zupełnie innego wydarzenia.